W Greenkanu stylowo dziś Wasz ulubiony temat, czyli temat dotyczący zapachów, a rozmawiać będziemy o zapachach związanych z wiosną. Zapraszam. There's a lady who lives in Manhattan, and I'm dying to make her my own. She likes to take long walks out in the rain. She just loves the feel. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że ten temat związany z zapachami, z perfumami tak bardzo przypadł Wam do gustu, bo to jest temat, o który najczęściej prosicie, jak pytam o tematykę właśnie odcinków, co chcielibyście oglądać. Jest mi to bardzo na rękę, bo ja już nie raz, nie dwa mówiłam, że w ogóle temat związany z perfumami, z tworzeniem zapachów jest bardzo, ale to bardzo bliski mojemu sercu i z ogromną przyjemnością będę dla Was te odcinki robiła. Dziś będziemy rozmawiali o zapachach, które według mnie idealnie komponują się z porą roku, która nadchodzi, czyli z wiosną. Jeden z tych zapachów jest lżejszy i jest to woda toaletowa. Dwa pozostałe to wody perfumowane i zacznę od tego lżejszego, bo w mojej ocenie to jest taki zapach codzienności. Zapach taki idealny właśnie na fajne wiosenne dni, bardzo delikatny, niedrażniący, taki zapach, że myślę, że bardzo wielu osobom będzie on odpowiadał i to nie tylko w znaczeniu, że nam, ale też i myślę, że jest bardzo miły dla otoczenia. To jest taki fajny zapach też do pracy, właśnie nieinwazyjny. Zapach Jo Malone, woda kolońska, English Parent Freesia, czyli angielska gruszka i frezja. Tej frezji powiem Wam szczerze, że ja wcale tam tak nie czuję. Nie jest to taki zapach bardzo kwiatowy. Żeby było śmiesznie, ja wyczuwam w tym zapachu takie bąbelki szampana. Kojarzy mi się gdzieś ten zapach właśnie z szampanem, właśnie takim świeżo po wlaniu do kieliszka. Jest bardzo orzeźwiający, leciutki, jeżeli nawet jest wyczuwalna tam ta angielska gruszka, bo dużo osób ją jednak wyczuwa, to w mojej ocenie nie ma ona w ogóle nic wspólnego z czymś słodkim, co też często może drażnić. Dla mnie to jest zapach świeżości i właśnie takiego fajnego wiosennego dnia. I tak jak Wam mówiłam, ja go używam o tak o sobie właśnie gdzieś tam na co dzień. Nie jest to zapach tak bardzo trwały i również tak intensywny jak inne Jo Malone, o których Wam mówiłam wcześniej, ale rekomenduję go wiosennie, bo wydaje mi się, że ta jego lekkość właśnie taka i to, że on jest na tyle neutralny, że będzie naprawdę pasował na wiele sytuacji, powoduje, że warto się tym zapachem zainteresować. Drugi zapach, o którym dzisiaj chcę opowiedzieć, to jest zapach Tiffany & Co. Intense, zapach z zeszłego roku, z 2018. Który mnie zaczarował, słuchajcie, nie ukrywam. I jak na świeży zapach, to nie jest zapach, który wywołuje właśnie takie skojarzenia, nie wiem, ze świeżym dniem, a już w ogóle mylący jest według mnie ten flakonik, który tutaj mamy. Gdzieś właśnie wpadający w turkusowe odcienie, zazwyczaj takie kolory kojarzą nam się, nie wiem, z bryzą oceanu, z wodą, z takimi świeżymi zapachami, nie daj Boże ogórka, nie ma tam w ogóle takich nut, słuchajcie. Tiffany Intense to jest zapach, gdzie bardzo mocno czuć nutę irysu, jest rzeczywiście irys. Wyczuwamy tam bursztyn, być może dlatego no moje zainteresowanie ten zapach wzbudził i być może dlatego go mam i używam z przyjemnością zresztą, bo to nie jest zapach jednoznaczny. Owszem, jest świeży, owszem, jest idealny na wiosenną porę roku, ale on ma jakiś haczyk, słuchajcie, w sobie. Ma coś takiego kobiecego, tajemniczego. To jest taka kobieta na zasadzie, jestem kobieca i wiosenna i świeża, ale jeszcze nie wiesz o mnie wszystkiego. Jest taki zapach zachęcający, który gdzieś cię ciągnie za sobą i podoba się mężczyznom bardzo. Ja specjalnie często Wam mówię o tych aspektach, jak reaguje na niego płeć przeciwna, na różne zapachy, bo też wcześniej o tym mówiłam. Bo nam się często wydaje nam, mówię kobietom, że większość zapachów, które my używamy, mężczyźni na nie reagują pozytywnie. A nie, wcale tak nie jest, słuchajcie. I na przykład właśnie te wszystkie świeże zapachy, właśnie na bazach ogórka, arbuza,
owoców generalnie, albo właśnie kojarzących się z wodą, badania pokazują, że mężczyźni niekoniecznie na nie reagują właśnie tak, jak by nam no, na tym zależało. Ten zapach chyba przez to właśnie, że on ma różowy pieprz w sobie, że ma właśnie, ja wyczuwam tam jeszcze jakąś mandarynkę, że jest ten bursztyn, który właśnie jest taką fajną, niską tą nutą zapachową. To jest zapach, który może wzbudzać zainteresowanie właśnie płci przeciwnej. I tak jak powiedziałam, nie jest jednoznacznym zapachem. Bardzo go lubię i bardzo polecam. Nawet nie dlatego, nie polecam, żebyście go kupili, ale żebyście sobie właśnie... Kurczę, no fajny jest, bardzo fajny. Przechodzimy do trzeciego zapachu i od razu mówię, że ten zapach zostanie ze mną na 1000000% na całe lata. Właściwie został, bo ja miałam go wcześniej, ale w postaci wody toaletowej. A w 2019, na początku naszego tego roku, została wypuszczona właśnie woda perfumowana. O czym mówimy? Mowa o Chanel Chance Eau Tendre, który właśnie w tym roku wypuszczony został jako woda perfumowana. Zapach... Jedno słowo, słuchajcie, przychodzi mi na myśl, jak pierwszy raz w ogóle poczułam ten zapach, pierwsze słowo, które mi przyszło na myśl, to był przymiotnik śliczny. To jest zapach pięknej dziewczyny, zwiewnej, delikatnej, kobiecej. To jest zapach wiosny. Najdelikatniejszy z całej grupy szans, które według mojej opinii, jaśmin, róża, pigwa, mieszające się ze sobą i rzeczywiście przywołujące skojarzenia czegoś tak delikatnego, eterycznego wręcz, że chyba nie trudno się dziwić, że tak bardzo wiele kobiet twierdzi, że to jest jeden z piękniejszych zapachów w ogóle, jakie miały. Mało tego, słuchajcie, oglądałam sobie ostatnio na kanale takiego mojego ulubionego youtubera, Jeremiego, który właśnie mówi o perfumach. Fajne doświadczenie zrobił, bo w siłowni męskiej dał do powąchania ten zapach mężczyznom, właśnie prosząc ich o opinię, co oni o nim myślą. I słuchajcie, większość mężczyzn właśnie oceniła ten zapach bardzo wysoko, bo dostał noty 9-8 punktów na 10. Ze mną ten zapach na pewno zostanie. Dawno nie miałam perfum, które byłyby delikatne z jednej strony, wiecie, że ja za takimi perfumami nie przepadam, ale z drugiej pozwalałyby mi na utożsamienie się właśnie z tym zapachem. I Chance Eau Tendre jest zapachem, z którym ja się utożsamiam jeden na jeden, chociaż nie jest to zapach pudrowy i niski, czyli taki, który generalnie gdzieś preferuję. Zobaczcie sobie, teraz od tego roku, tak jak mówiłam, woda perfumowana wyszła, więc na pewno to będzie zapach, który dłużej będzie z nami i on troszeczkę się różni od wody toaletowej. Myślę, że te z Was, które miały toaletową, tą różnicę, tak jak i ja, zauważą. To są trzy zapachy, które dla mnie oznaczają wiosnę i kojarzą mi się właśnie z takimi wiosennymi nutami, z czymś świeżym, z czymś delikatnym, kobiecym. Żaden z tych zapachów nie ma w sobie słodyczy. Ja już wiele razy mówiłam, że generalnie nie przepadam za zapachami, nie przepadam za perfumami, które tą słodycz gdzieś niosą ze sobą. Wszystkie za to mają coś w sobie ciekawego, coś takiego poza delikatnością zauważalnego. We wszystkich tak jest. Mam nadzieję, że wzbudziłam Waszą ciekawość tymi opowieściami. Czekam na Wasze propozycje. Pod spodem, pod tym filmem, w linku piszcie proszę, jakich Wy zapachów używacie na wiosnę i co chcielibyście być może, żeby w tej serii Greencanu stylowo, w serii dotyczącej zapachów, żebyśmy o czym nagrali odcinek. Z dużą przyjemnością spełniam te Wasze oczekiwania. Na dziś będę się już żegnała, bardzo wiosennie, mimo zimowej aury za oknem. Do zobaczenia tradycyjnie za kilka dni. Pa, pa! There's a lady who lives in Manhattan, and I'm dying to make